Witam wszystkich odwiedzających mój kanał. Z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki jasło. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnej roślince, jaką mam posadzoną w akwarium. Będzie to Vallisneria, czyli po prostu nużaniec. Rozpowszechniony na całym świecie, z rodziny żabieściekowatych, popularna także wśród akwarystów. Nużaniec jest gatunkiem kosmopolitycznym i występuje w wodach słodkich, strefy klimatu tropikalnego i całego umiarkowanego. Występuje także w Polsce, zasiedla zbiorniki stojące lub z wolno płynącą wodą. Pokrywająca dno zbiorników tworzy zwarte i obszerne zarośla. Brak łodygi to charakterystyczna cecha tego gatunku. Liście wyrastają z krótkiej, przykorzeniowej rozety o szerokości 1 cm. W akwarium dorastają do 1 metra długości. Nie wyrasta ponad powierzchnię wody. W niskich zbiornikach kładzie się na powierzchni wody, przez co utrudnia dostęp światła oraz wymianę gazową. Zbiorniku. Gatunek ten charakteryzuje się szybkim wzrostem, sporą ilością wydzielonego tlenu oraz łatwością w rozmnażaniu i przystosowaniu się do nowych warunków hodowlanych. Uprawa. To trzecioplanowa roślina, która nie sprawia problemów w uprawie. Nużaniec jest rośliną popularną i łatwą w uprawie. Najlepiej prezentuje się posadzona w grupie. Jest rośliną, która akceptuje niemal każdy rodzaj wody. W odpowiednich warunkach szybko się rozrasta za pomocą rozłogów i tworzy zwarte, jasnozielone grupy roślin. Roślinę trzeba regularnie przerzedzać. Pozostawiona sama sobie potrafi w krótkim czasie zdominować akwarium. Sadzenie. Roślinę sadzimy w grupie, pamiętając, aby widoczna była nasada korzenia. Najlepiej w podłożu z drobnym żwirem z dodatkiem gliny. Roślinę sadzimy grupowo w tyle lub bocznej części akwarium. Jest rośliną szybko rosnącą i w akwariach najczęściej rozmnaża się za pomocą rozłogów. A pojedyncza sadzonka w ciągu roku może dać kilkadziesiąt młodych roślin. Nużaniec może nam także zakwitnąć. Czyli podsumowując tak pokrótce. Jest kosmopolityczna na obszarach tropikalnych i subtropikalnych. Rodzina to Hydrochorynthidacea. Wysokość od 20 do 100 cm. Wymagania świetlne od niskich do bardzo wysokich. Temperatura od 20 do 28 stopni Celsjusza. Woda. Twardość to od 4 do 12. Natomiast pH od 6,5 do 8,5. I trudność uprawy łatwa. No ja mam ją posadzoną tam w grupie. Tam widzicie o za filterkiem. Jak wyrasta już za dużo, to ja ją przycinam. Także u mnie na przykład jak przycinam, to nic się nie dzieje. Na końcach jedynie tak no, 2-3 mm zaczyna tak jasne matelistki, a tak to nic się z nią nie dzieje. Także no ja Wam nie powiem. Niby w internecie wyczytałem, że się ją nie przycina, ale ja ją przycinam i jest ok. No i pewnie tyle o tej roślince. Także z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki jasło i do następnego odcinka. Cześć!